Wady wielu konsumentom mogą kojarzyć się z zanieczyszczeniami żywności, szkodnikami, słabym stanem sanitarno-higienicznym. Jednak dla wielu osób na całym świecie jest to źródło żywności. Dane piśmiennicze wskazują na ponad 2000 jadalnych gatunków, ale stosowanie owadów nie jest niczym nowym. Musimy pamiętać, że od wielu, wielu lat w przemyśle spożywczym wykorzystuje się dodatki, substancje pomagające w przetwórstwie, barwniki, aromaty właśnie pozyskiwane z owadów. Owady są również źródłem wielonasyconych kwasów tłuszczowych. Wątpliwości z punktu widzenia żywieniowego mogą dotyczyć naturalnej, wysokiej zawartości chityny w owadach, która ma właściwości antyodżywcze oraz właściwości alergenne. Konsumenci, którzy mają alergię na skorupiaki, mięczaki, są uczuleni na gluten lub też roztocza, nie powinni spożywać tego typu produktów. Wprowadzanie owadów na rynek jako takich jest możliwe, jednak że ze względu na brak długotrwałej historii bezpiecznego ich stosowania w celach żywieniowych w Unii Europejskiej, wymagana jest wcześniejsza procedura autoryzacji na poziomie Komisji Europejskiej. Oceniane są trzy wnioski dotyczące zastosowania świerszczy, chrząszczy i szarańczy. Produkty te, o ile uzyskają zgodę Komisji Europejskiej, będą mogły zostać wprowadzone na rynek i stosowane w wielu kategoriach żywności, na przykład w zupach, przekąskach, sosach, produktach cukierniczych, produktach piekarskich, produktach mięsnych, napojach czy nawet suplementach diety. Czy owady staną się żywnością powszechnego spożycia w niedalekiej przyszłości? Czas pokaże. Pytanie, czy przedsiębiorcy poza odpowiednią promocją dopełnią też właściwej edukacji, aby konsumenci pozbyli się istniejących barier o charakterze estetycznym, kulturowym i społecznym.